W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstanie innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych. Inwestycja zostanie sfinansowana w części ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz rektor SGGW profesor Wiesław Bielawski podpisali umowę umożliwiającą budowę centrum. Jest to projekt inwestycyjny o wartości 62 milionów złotych. Wartość dofinansowania z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyniesie 40 milionów złotych. W trakcie uroczystości wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin podkreślił znaczenie naszej uczelni dla krajowej gospodarki, a także zaznaczył, że tak potrzebny projekt, przyczyniający się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, zasługuje na dofinansowanie. Jesteśmy tutaj wraz z panem ministrem Ardanowskim po to, żeby dać praktyczny wyraz temu wsparciu dla znakomitych osiągnięć polskiej nauki, a w tym przypadku jest to o tyle ważne, że jak słyszeliśmy z ust pana rektora, chodzi tyleż o osiągnięcia naukowe, co o badania ważne dla gospodarki, a nawet szerzej ważne dla zdrowotności polskiego społeczeństwa. Wiemy, że wielką siłą polskiego rolnictwa, polskich produktów jest ich tradycyjny charakter, ale wiemy też, że w obszarze przemysłu rolniczego trwa wyścig technologiczny. W tym wyścigu Polska nie zamierza zostawać z tyłu. Oba ministerstwa, Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będą konsekwentnie wspierać uczelnie rolnicze, z których SGGW jest uczelnią niewątpliwie czołową i przodującą, jeżeli chodzi o osiągnięcia naukowe. Będziemy wspierać po to, żeby dorobek polskich naukowców służył rozwojowi przemysłu rolniczego, rozwojowi rolnictwa, no ale także rozwojowi całego życia społecznego. W uroczystości wziął udział także minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, który w swoim przemówieniu podkreślił wagę współpracy środowiska naukowego z szeroko rozumianym rolnictwem. Minister zaznaczył, że tylko taka współpraca pozwoli krajowemu sektorowi rolnemu na rozwój oraz stać się konkurencyjnym na rynku światowym. Naszą szansą i specjalizacją, i to jest bardzo mocno również podkreślone, uwypuklone w nowym planie dla wsi, który premier Mateusz Morawiecki przy moim skromnym udziale również ogłosił, chcemy postawić na żywność wysokiej jakości. To jest kierunek, który chcemy w najbliższych latach bardzo mocno wspierać. To jest żywność funkcjonalna, o której pan rektor szerzej mówił, dedykowana określonym grupom odbiorców. Więc ja się bardzo cieszę, że ta ważna uczelnia o ogromnej tradycji podejmuje wysiłek, by wesprzeć sektor rolny w poszukiwaniu nowych pomysłów na żywność, na to, czego konsumenci oczekują. Myślę, że każdy rektor byłby bardzo szczęśliwy w takim dniu. Podpisanie umowy, która ma nam dać 40 milionów złotych na sfinansowanie kolejnego centrum naukowo-badawczego, no jest ogromnym osiągnięciem, myślę, nas wszystkich, myślę, całej społeczności akademickiej. Tym bardziej, że w okresie ostatnich 2 tygodni podpisujemy kolejną, czyli drugą umowę. W tak krótkim czasie chyba nigdy w historii szkoły nie powstawały centra. Chcemy, żeby to było centrum XXI wieku, ale takiego już nie początku, ale przynajmniej środka XXI wieku. Zadaniem innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych będzie rozwój kierunków badań, których wyniki będą miały zastosowanie w rozwiązywaniu problemów żywieniowo-zdrowotnych polskiego społeczeństwa poprzez zmniejszanie skali występowania chorób dietozależnych w populacji polskiej, co przyniesie konkretne efekty zdrowotne, społeczne i ekonomiczne. Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że podpisanie umowy jest już takim jednoznacznym dowodem na to, że startujemy i że całe to przedsięwzięcie będzie realizowane. Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych to jest takie zupełnie i tylko nasze, w którym możliwe byłoby opracowywanie pewnych receptur żywności tak zwanej skrojonej na miarę pod indywidualne potrzeby
człowieka i pod indywidualne potrzeby pewnych grup populacyjnych. Coraz bardziej wysuwamy się na czołówkę światową, jeżeli chodzi o skalę nadwagi otyłości. Określa się, że w Polsce jest to ponad 50% populacji. Wśród dzieci w wieku szkolnym co piąte dziecko jest otyłe. Otyłość w tym wieku rozwojowym niestety może mieć bardzo brzemienne skutki w wieku dorosłym, bo to na przykład cukrzyca, nadciśnienie, choroby naczyniowo-sercowe. Misja tego centrum jest jak najbardziej związana z newralgicznymi problemami zdrowia publicznego, zwłaszcza w tej części związanej z otyłością i nadwagą. Innowacyjne Centrum Nauk Żywieniowych to projekt Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW, który przewiduje wybudowanie nowego wielofunkcyjnego budynku dydaktycznego o powierzchni 7,5 tysiąca metrów kwadratowych, w którym zlokalizowanych będzie 15 sal dydaktycznych, 11 laboratoriów z 10 pracowniami i 2 halami, a także sala konferencyjna z zapleczem. Ten nowoczesny budynek w przyszłości zostanie wyposażony w unikatową aparaturę laboratoryjną umożliwiającą prowadzenie badań na światowym poziomie w zakresie nauk o żywieniu człowieka, a także na działania wdrożeniowe i edukacyjne.